Dzień dobry, z tej strony Jakub Bodziany w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach zagranicznych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTubie, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować na waszej ulubionej platformie, bo to ułatwia nam dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do większej liczby osób. Dziś rozmawiamy o Francji, a dokładnie o raporcie, który wstrząsnął tym krajem. Prawie 3 lata pracy komisji, czego efektem było 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca stron. Komisja francuska ustaliła, że od lat 50. ofiarami duchownych w tym kraju padło ponad 216 tysięcy małoletnich osób, 330 tysięcy skrzywdzonych, jeśli wliczyć to w to ofiary świeckich pracowników organizacji kościelnych. Członkowie tej komisji wskazują, że przestępstwa były przemilczane przez Kościół, że były uciszane, a sama instytucja przez lata okazywała ofiarom całkowitą czy nawet okrutną obojętność. Ponadto Kościół katolicki, na co wskazują prace komisji, oprócz najbliższego kręgu rodzinnego i przyjaciół, jest środowiskiem, gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw na tle przemocy seksualnej. Raport wskazuje również, że Kościół nie przeprosił za swoje czyny, a ujawniona skala tych nadużyć pokazała, że nawet tam, gdzie społeczeństwo surowo odnosi się do Kościoła katolickiego i gdzie nie ma mowy o sojuszu ołtarzu z tronem, do nadużyć dochodzi bardzo często. O raporcie, który wstrząsnął całym krajem, rozmawiam dzisiaj z Tomaszem Terlikowskim, filozofem i publicystą, oraz z Jarosławem Kuiszem, redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Zapraszam panu serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry. To może zacznijmy od takiej kwestii zupełnie podstawowej, to znaczy czym była ta komisja i na jakiej zasadzie ona działała, bo pracowała przez 3 lata, ale jak wyglądało jej powołanie i skąd to się w ogóle wzięło? No to kluczowa informacja jest taka, że to jest komisja powołana przez episkopat francuski, to znaczy to sami francuscy biskupi zdecydowali się w sytuacji rzeczywiście dramatycznego kryzysu. Pamiętajmy, że Kościołem francuskim kryzysy ze skandalami seksualnymi w tle, niekoniecznie i nie wszystkie to były skandale pedofilskie, niektóre dotyczyły bezbronnych dorosłych, wstrząsają już od kilku lat. Wiosna Kościoła, która miała się rozgrywać, no, okazała się nie tak bardzo wiosenna, to znaczy kolejni liderzy rozmaitych wspólnot byli oskarżani. Episkopat francuski wreszcie zdecydował się powołać taką komisję, powierzył jej stworzenie prawnikowi Jean-Marc Sauvé i on miał całkowitą wolność w powołaniu osób, które chciał. To są prawnicy, to są kryminolodzy, to są seksuolodzy, lekarze, fachowcy, ludzie wierzący i niewierzący, katolicy i protestanci. Oni mieli pełny dostęp do dokumentów. Jest bardzo ciekawy odnośnik także do polskiej dyskusji. Otóż Stolica Apostolska odpowiedziała na pytanie, jak jest z dostępem do tych dokumentów, które są w gestii Stolicy Apostolskiej, czyli takich, które były wykorzystane w procesach kanonicznych. I Stolica Apostolska odpowiedziała, wszystko zależy od decyzji biskupa. Zatem francuscy biskupi te dokumenty wydali. I rzeczywiście jest to chyba w tej chwili, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o instytucje kościelne, najpoważniejszy raport na świecie, dlatego że on nie tylko liczy ofiary, które się zgłosiły, które się ujawniły, ale zastosował także bardzo poważną metodologię, która ma policzyć, ile tych ofiar było w ogóle. Pamiętajmy, że według różnych wyliczeń zgłasza się, niektórzy mówią 1 na 10, a niektórzy mówią 1 na 100 ofiar i to mówimy o społeczeństwach, w których już proces ujawniania przestępstw seksualnych się rozpoczął i w którym wtórna wiktymizacja ofiar skrzywdzonych już nie następuje w stopniu bardzo silnym. Ona zawsze następuje w jakimś stopniu, ale nie tak silnie. Stąd na czym polegała ta metodologia właśnie komisji? No, w największym skrócie oni po prostu przebadali liczbę spraw tych zgłoszonych, zobaczyli, ilu duchownych jest oskarżonych. To jest 3% wszystkich duchownych pracujących od roku 1950. To jest mniej niż na przykład ich było w Australii, gdzie mówi się o 7%, ale to jest porównywalna liczba z innymi krajami zachodnimi, czyli na przykład z Niemcami, tam jest troszeczkę więcej, 3,4, mniej więcej tyle samo mówi się, że było w Stanach Zjednoczonych.
Potem, mówiąc inaczej, zbadali, jak to wyglądało w innych krajach i szacują liczbę ofiar na właśnie 216 tysięcy. To jest też tam różne wskaźniki były brane pod uwagę, choćby liczba szkół katolickich. Francja rzeczywiście jest krajem laickim, ale szkoły katolickie, instytucje cieszyły się dużym prestiżem społecznym. W związku z tym także osoby niewierzące wysyłały tam swoje dzieci. Szacowali także liczbę ofiar we wspólnotach katolickich, z których kilka przeżyło głęboki kryzys, także takich, którymi dowodzili na początku ludzie świeccy, później to był diakon, to jest wspólnota błogosławieństw, gdzie brat Efraim, diakon później stały kościoła katolickiego, wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety, ale jeden z jego bliskich współpracowników wykorzystywał seksualnie i kuzyn dość masowo dzieci, co w zamkniętej wspólnocie, która oczywiście jest z jednej strony otwarta na innych, ale z drugiej strony niechętna obserwacji z zewnątrz powodowało dużo więcej ofiar. W ten sposób te osoby zostały wyznaczone. Bardzo blisko współpracowano też i chyba najmocniejsza wypowiedź w czasie konferencji prasowej prezentującej ten dokument pochodziła od osób skrzywdzonych. Tam padło takie zdanie, że biorąc pod uwagę liczbę ofiar, liczbę osób skrzywdzonych, no to możemy mówić o zbrodni przeciwko ludzkości. I ostatnia kwestia, myślę, że bardzo ważna, bo to trzeba jednak docenić. Kościół francuski inaczej niż czasem niektórzy hierarchowie czy świeccy w Polsce przyjął ten dokument z ogromną pokorą. Nie dyskutuje z nim, nie próbuje przekonywać, przynajmniej ustami swoich najwyższych przedstawicieli, nie próbuje przekonywać, że on jest niewiarygodny, nieprawdziwy, tylko można powiedzieć, ci biskupi, którzy sami nie mają takich problemów, posypali głowę popiołem i bardzo mocno podpisali się pod słowami papieża Franciszka, które też padły zaraz prawie po publikacji raportu, który powiedział o tym, że to jest wstyd i że to jest hańba dla Kościoła, dla nas wszystkich, te dane i te dokumenty, które zostały zaprezentowane. Natomiast niewątpliwie dla tych 5% praktykujących Francuzów, oczywiście deklarujących się jako katolików, ale regularnie praktykujących jest 5%, no to jest dokument, który niewątpliwie jest wstrząsem i który niewątpliwie będzie na nich wymuszał bardzo głęboką rewizję pewnych poglądów. Zresztą w tym dokumencie także jest wiele takich uwag. O tym pewnie to zaraz jeszcze do tego przejdziemy, tylko chciałem dopytać o reakcję w samej Francji, jakie wywoła publikacja tego dokumentu, i to pytanie kieruję do Jarosława Kujsza. Jeśli chodzi o reakcję we Francji, to muszę powiedzieć, że trzeba najpierw powiedzieć sobie, że dyskusje na temat Kościoła katolickiego tak się znowuż często nie przebijają do głównego nurtu, prawda, tematów, które się omawia w wiadomościach. Ten temat się przebił, ale nie bez powodu, bo tutaj uzupełniając tylko słowa mojego przedmówcy, to jest dokument, którego ambicje są ogromne. One, to jest niezwykłe, bo w komentarzach, które członkowie komisji, prawda, teraz szeroko prezentują w mediach francuskich, między innymi Nathalie Bojos, socjolożka, która brała udział w pracach komisji, opowiadała o wypracowywaniu unikalnej nowej metodologii, ponieważ specyfika tych przestępstw, nawet z pełnym dostępem do dokumentów, jest taka, że obejmuje całą paletę zagadnień. Jeżeli spojrzymy od lat 50., które są tutaj punktem wyjścia dla raportu, po współczesność, to wystarczy powiedzieć, że przemiany obyczajowości w ciągu 70 czy 80 lat są tak gigantyczne, że jedną z takich kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę, są to, co Antony Giddens nazwał przemianami intymności. Ogromne, spektakularne. Poczynając od tego, że kiedy jeden z historyków Kościoła się wypowiadał na ten temat ostatnio w mediach, to zaczął od stwierdzenia, że trzeba pamiętać, że przestępstwa popełniane na tle seksualnym wobec dzieci nie tylko były trywializowane, ale przez część osób w ogóle były uważane za coś, co, czy to w ogóle jest przestępstwo. Zadawano sobie tego typu pytania. Więc punkt wyjścia dla tych badań to było w ogóle stworzenie ram naukowych, i mówię tu z naciskiem naukowych, ponieważ osoby biorące udział w pracach tej komisji stwierdziły, że trzeba wypracować pewien wzór, który może posłużyć także w innych krajach. Czy on posłuży, to jest oczywiście inna sprawa, ale rozmach tych badań jest nieprawdopodobny. W pierwszych komentarzach skupiono się,
oczywista sprawa, z jakich powodów na stronie takiej finansowej, czy Kościół francuski, prawda, popadnie w gigantyczne tarapaty finansowe z powodu odszkodowań, które nad nim teraz zawisły. To jest tylko jeden z aspektów. W tym raporcie mamy próbę odmalowania takiego obrazu społeczeństwa całego francuskiego. Dowiedziano się nie tylko o nadużyciach w stosunku do katolików w francuskim społeczeństwie, ale w ogóle o skali nadużyć w ogóle, ponieważ jednym z takich argumentów, i tu Tomasz Terlikowski wie o tym lepiej ode mnie, jednym z argumentów, który się pojawia w polskiej sferze publicznej, nie wiem, czy relatywizujący, no ale jakoś tak, jakoś jednak relatywizujący zło, które się wydarzyło, to jest argument, a w innych grupach społecznych to też, prawda? Więc komisja ta, o której mówimy, zadała sobie trud zbadania między innymi kwestii nadużyć seksualnych w stosunku do małoletnich, które miały miejsce także w innych grupach. I okazało się, że rzeczywiście Kościół katolicki tutaj znajduje się na tej liście na tyle wysoko, że trudno mówić o przypadku. I ostatnia dosłownie kwestia, na którą podjęto tutaj, która jest chyba z punktu widzenia polskich problemów ważna, to była odpowiedź na pytanie, znowu relatywizujący chyba argument, który się pojawia w naszej sferze publicznej, odosobniony przypadek czy system? Odosobniony przypadek, pojedyncze nadużycia, jakieś czarne owce, czy mówimy o problemie strukturalnym? I komisja odpowiada na to pytanie jasno, to był problem systemowy. Pan, panie Tomaszu, napisał w mediach społecznościowych, że ten raport rozwiewa również kilka istotnych mitów dla samego Kościoła. I między innymi pan mówi o tym, że jednym z tych mitów było to, że skandale seksualne za nie odpowiada rewolucja seksualna, a także reformy w Kościele. No i ten raport wskazuje na to, że jest to nieprawda, to znaczy najwięcej tych ofiar było właśnie w latach 50. i 60., zatem przed samą rewolucją. Jaki jeszcze z tych takich właśnie stereotypów czy mitów rozwiewa ten raport? Znaczy, to jest ten mit kluczowy, dlatego że trzeba mieć świadomość, że on bardzo mocno był obecny w debacie katolickiej. Tezę o tym, że w gruncie rzeczy za skandale seksualne w Kościele i pedofilskie odpowiada przede wszystkim rewolucja roku 68, także rewolucja obyczajowa i właśnie reformy w Kościele, no przede wszystkim prezentował Benedykt XVI już jako papież emeryt w takim swoim kluczowym dokumencie i w związku z tym ogromna część bardziej konserwatywnie nastawionych katolików, pamiętajmy, że katolicyzm jest bardzo podzieloną w tej chwili wspólnotą, prezentowała dokładnie taką samą opinię. I ten raport pokazuje, że tak nie było, że najwięcej tego rodzaju przestępstw było w latach 50. i 60. To nie jest tak, że później ta liczba jakoś dramatycznie spadła. Ona spadła i powodów było kilka, to znaczy także mniejsza liczba duchownych, ogromna rzesza ludzi, którzy odeszła, także jednak z czasem coraz silniejsze reagowanie, to od lat 90., tak powiedzmy, bo wtedy się zaczęły silniejsze reakcje. A ten to jest pierwszy mit, który został rozwiany. Drugi, i to jest sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że rzeczywiście raport francuski pokazuje nadreprezentację ofiar wśród chłopców. Co do tego nie ma wątpliwości. To ja może dodam, 80% chłopców tak, w wieku 10-13 lat. Tak, tylko trzeba pamiętać tutaj o tym, że to jest też taki mit, że to jest problem osób homoseksualnych, tak? Że to jest problem. To jest narracja bardzo popularna w Polsce. Bardzo popularna w Polsce. No, trzeba pamiętać, że w tym przypadku mówimy w ogromnej większości o sprawcach, którzy nie są pedofilami preferencyjnymi. To znaczy, to nie są pedofile w znaczeniu seksuologicznym. To jest tak zwana pedofilia zastępcza. Tego typu przestępstwa dokonują się wobec nieletnich, którzy są dostępni, ponieważ dla osób głęboko niedojrzałych, a o takich bardzo często mówimy jako o sprawcach, płeć dziecka nie musi mieć znaczenia. To znaczy ostatecznie bierze się te, które są bardziej dostępne i to komisja też dość precyzyjnie pokazuje, że szczególnie w latach 50., 60., 70.,
no to właśnie chłopcy i w męskich szkołach, i jako ministranci, i w innych sytuacjach byli dużo bardziej dostępni i to bardzo precyzyjnie jest opisane. Ale ostatni mit, i on jest być może ostatni, o którym powiem, bo to nie jest jedyny mit, który jest rozwiany, to jest takie przekonanie, że po latach 90., a już w latach 2000, no to już zaczęło się radykalnie polepszać. Komisja bardzo niuansuje ten obraz. Mówi oczywiście, jest lepiej, ale mówi równocześnie cały czas ta liczba przypadków od lat 90. jest w miarę stała. Co to oznacza? To oznacza, że chociaż udało się stworzyć procedury reagowania na zgłoszone już przypadki. Mówiąc inaczej, one od 2013 roku działają już skutecznie, także dlatego, że biskupi wiedzą, że mogą zostać za niezgłoszenie tych spraw do Watykanu, czy za nieodpowiednie reagowanie, po prostu odwołani ze stanowiska. Tu działa po prostu zwykły lęk przed karą. Natomiast niestety nie udało się stworzyć struktur, które by doprowadziły do tego, że do kapłaństwa nie będą dopuszczani ludzie o głęboko niedojrzałej osobowości, że uda się stworzyć procedury i struktury, które będą, można powiedzieć, nie dopuszczały do powstawania nowych przestępstw. Ich jest mniej oczywiście niż było, ale ta liczba nie spada drastycznie. I to jest kolejny mit, który się pojawia, że to są wszystko sprawy historyczne. No, niestety nie. Są także sprawy nowe i z tą sprawą akurat nie poradził. I o powodach można o niektórych z nich dyskutować, czy to są na pewno te najważniejsze, ale o tych powodach także ten dokument traktuje i prezentuje kilka bardzo ciekawych i bardzo istotnych sugestii kierunku, w którym Kościół katolicki w tych sprawach powinien iść. Jaka była też Pana reakcja na publikację tego raportu? I pytam również w tym kontekście, że przecież Pan również stał na czele podobnej komisji, oczywiście biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju proporcje, która przez 5 miesięcy badała nadużycia seksualne wśród dominikanów. Czy te rozwiązania francuskie, czy to, co się działo tam przez te 3 lata pracy komisji, są w jakiś sposób inspiracją dla Pana, czy mogłyby być taką inspiracją na przykład dla polskiego kościoła? Znaczy, precyzyjnie rzecz biorąc, komisja, której przewodniczyłem, zajmowała się jedną osobą, czyli Pawłem M. I to były przestępstwa nadużycia seksualne i nie tylko, także przemoc fizyczna, emocjonalna i duchowa wobec osób pełnoletnich, bezbronnych, dorosłych. Więc oczywiście skala badań, przedmiot badań był zupełnie inny. Nie ma żadnego porównania. Natomiast oczywiście to jest tak, że Kościół w Polsce moim zdaniem kiedyś dojdzie do momentu, w którym będzie musiał taką komisję powołać. To jest tylko kwestia czasu, ale od razu zastrzegam, raczej czasu długiego. Kościół w Polsce nie jest gotowy na taką komisję i doskonale widać to po reakcjach teologów, księży, biskupów. To znaczy polskich reakcjach na ten francuski raport? Polskich reakcjach na francuski raport. O ile francuskie reakcje także w Kościele dominują takie, jako mówi się, jako o wstrząsie, jako o wstydzie, jako o hańbie, to w Polsce dominują reakcje relatywizujące. Mówi się, a nie 216 tysięcy, bo przecież to są tylko szacunki. To jest oczywiście prawda, ale szacunki bardzo precyzyjnie wyliczone na podstawie bardzo dokładnej metodologii. Mówi się, minimalne, to są minimalne szacunki. Tak, od razu powiedzmy, że one zostały w dół. Tak, potem się mówi, no tak naprawdę to ofiar to się zgłosiło 6700, tak, takich, które się zgłosiły realnie. No tak, ale wiele z tych ofiar nie żyje, wiele nadal nie chce mówić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze inni mówią, a to taka komisja, wiadomo, że ona była antykościelna. To pokazuje, że chociaż tą komisję przecież powołał episkopat, no to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Mało tego, episkopat francuski wyniki tych badań przyjął, nie dyskutuje z nimi, nie twierdzi, że one są nieprawdziwe. To w Polsce i tak wiemy lepiej. Tak samo było w przypadku Marii Dominik Filipa, Jeana Vanier, którzy zostali oskarżeni wiarygodnie, dodajmy, w tej chwili powstają tam raporty w tych wspólnotach, czyli we wspólnocie Świętego Jana i we wspólnocie Larsz, powstają raporty na ten temat. Też nie przyjmowano tych, więc to pokazuje, że jesteśmy na zupełnie innym etapie. Natomiast myślę, że w ciągu 5, może 10 lat, biorąc pod uwagę tempo zmian, także tempo ujawnianych spraw, to może nastąpić trochę szybciej, Kościół w Polsce będzie mógł posłużyć się tą metodologią, jeśli tylko będzie
na to gotów. Natomiast do tego musi wymienić się pokolenie biskupów, którzy stoją obecnie na czele polskiego kościoła. W ciągu najbliższych 5 lat 5 metropolitów odejdzie na emeryturę. I to są metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Sznycz, metropolita poznański, to równocześnie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gondecki, to jest metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Dzięga, wobec którego toczy się dochodzenie, więc on może odejść wcześniej. No i to jest wreszcie metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. I dopiero wtedy, kiedy pojawi się nowe pokolenie, młodsze, takie, które no nie ma żadnych trupów w szapach, to znaczy mówiąc inaczej, nie uczestniczyło w tuszowaniu takich spraw, będziemy mogli nawet pośrednio jako biskupi pomóc. Według pana to jest głównie kwestia pokoleniowa, to znaczy żeby ktoś mógł to rozliczyć, to musi się wymienić pokolenia, że ci ludzie generacyjnie nie są w stanie tego zrobić? Mówię o metropolitach, to znaczy żeby Konferencja Episkopatu Polski mogła powołać taką komisję, no to musi być inny skład Konferencji Episkopatu Polski, to zupełnie po prostu, a ta się wymienia przez przejście na emeryturę. Nie ma innego mechanizmu wymiany biskupów, chyba że się ich odwołuje właśnie za zaniedbania w tych sprawach, ale to głównie na razie się emerytów karze w Polsce. Drugi element, i on nie jest tylko pokoleniowy, to jest szersza kwestia, ale również pokoleniowa. Trzeba sobie uświadomić, że większość polskich duchownych nadal i nadal większa część głęboko zaangażowanych katolików świeckich nie rozumie, nie ma świadomości tego problemu. To znaczy uważa go za wyolbrzymiony, przesadzony, uważa go za element ataku na Kościół. No jeśli tak jest, to nie ma naporu, żeby to zrobić. Biskupi francuscy, no nie jest tak, że oni siedzieli i myśleli, co by tu zrobić i w końcu wpadli na pomysł, no to powołamy komisję. To był tak, że tam był bardzo silny nacisk osób świeckich, zarówno organizacji osób skrzywdzonych wewnątrz Kościoła i na zewnątrz Kościoła. To są silne organizacje, bardzo takie, powiedziałbym, zwarte i dynamiczne, ale z drugiej strony był też bardzo silny nacisk osób świeckich francuskich katolików, którzy spotykali się z biskupami i domagali się tego bardzo mocno i bardzo jednoznacznie. Media nawet czasem się tym tak nie zajmowały, bo rzeczywiście kościół francuski jest gdzieś na marginesie, jest mniejszością, natomiast świeccy katolicy się tego domagali. W Polsce takiego nacisku wciąż nie ma. W związku z tym polscy biskupi nie mają specjalnego powodu, żeby się tym zajmować. No, trzeba sobie uświadomić, że część z reakcji, nawet ta praca mojej komisji była taka, a po co się no tym właśnie zajmować? O to chciałem zapytać, bo pan mówi o tym, że ten francuski raport spotkał się z takim relatywizowaniem w Polsce, ale pytanie, czy pana pracę i czy ten efekty pracy komisji, której pan przewodził, również się spotkały właśnie z tego typu reakcjami? Nie, ten raport, jeśli się z czymś spotkał, to raczej z zamilczaniem go, tak bym powiedział. To znaczy oczywiście zajęły się nim media, nazwijmy je mainstreamowe, czyli telewizje, portale główne, najważniejsze i to nie mogę jakby powiedzieć, to wszystko było poza mediami publicznymi, to jest pewien paradoks. W mediach publicznych ten raport był prezentowany wyłącznie w redakcjach katolickich. Poza tym się nie przebił, nie było go w mediach publicznych. W mediach katolickich był obecny, no, po obu stronach, można powiedzieć, mediów katolickich, czyli była okładka i w Tygodniku Powszechnym, i w Gościu Niedzielnym. Natomiast tak naprawdę on nie wywołał dyskusji, którą wywołać powinien. Moim zdaniem oczywiście, to ja nie jestem obiektywny, dyskusji wobec po pierwsze wykorzystania seksualnego bezbronnych dorosłych, to jest jeszcze inny i bardzo głęboki problem. On dotyka zarówno osoby powierzone czy uczestniczące w formacji na poziomie akademickim, ale również siostry zakonne, młodych duchownych czy młodych kleryków w relacji do ich przełożonych. To są wszystko problemy, o których nie zaczęliśmy dyskutować. I wreszcie nie zaczęliśmy dyskutować o sytuacji przemocy duchowej, emocjonalnej w układach, które chociaż istnieją wewnątrz Kościoła, to są układami kultów religijnych, czy tak jak się mówi w debacie polskiej, sekt religijnych po prostu. Nie zaczęliśmy dyskutować o tym, jak tego unikać. I wreszcie, to jest też przyczynek do dyskusji francuskiej. Trzeba pamiętać, że te najgłośniejsze sprawy dotyczące właśnie Marii Dominique Philippa, Thomas Philippa, czyli twórcy Marii Dominique Philippa, to jest twórca wspólnoty świętego Jana, w tym momencie najbardziej dynamicznej wspólnoty zakonnej we Francji, który wykorzystywał dorosłe kobiety, wykorzystując do tego kierownictwo duchowe i sakrament spowiedzi, i 20% członków jego zgromadzenia robiło
to samo to już wynika z wewnętrznego dochodzenia owego zgromadzenia. Czy Jean Vanier, to jest oczywiście osoba świecka, ale również wykorzystująca kierownictwo duchowe do wykorzystywania seksualnego kobiet, dorosłych kobiet, no to ten problem, czyli pytanie o model kierownictwa duchowego, o model przemocy duchowej, również nie zaczął być dyskutowany, chociaż on w tym raporcie jest obecny bardzo mocno i bardzo jednoznacznie. Mówiąc inaczej, po takim wybuchu medialnym dość oczywistym on się pojawił, w tej chwili powoli zainteresowanie spada i poważnej debaty nie ma. A z perspektywy polskiego Kościoła taka debata byłaby ważna, także dlatego, że ona by przesuwała temat, rozszerzała temat z dyskusji niezwykle istotnej i fundamentalnej nad wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich w Kościele, na dyskusję nad w ogóle wykorzystaniem i przemocą seksualną i inną wewnątrz Kościoła, bo pamiętajmy, również osoby dorosłe, zależne, czasami to są osoby niepełnosprawne, czasami są to osoby niedojrzałe, czasami są to osoby wcześniej zranione i przez to bardziej podatne na tego typu reakcje. To jest również problem, z którym musimy się bardzo poważnie w Kościele mierzyć i nie wydaje mi się, żeby było na to gotowość, więc najwygodniejszym rozwiązaniem jest powiedzenie, to jest problem Dominikanów, niech oni go załatwiają, wypłacając odszkodowania, które są ważnym elementem procesu pojednania, ale nie jedynym. Ale na takiej samej zasadzie można powiedzieć, że to jest problem Francuzów, więc oni niech sobie wypłacają te odszkodowania. Tak, ale to jest, francuska debata jeśli można, zmienić można Polskę, coś dodać, to jest problem, to co jak patrzy się z zewnątrz na te dyskusje, to po pierwsze one dotyczą całego społeczeństwa. To nie jest tylko problem osób wierzących i chodzących do kościoła, bo potem się okazuje właśnie z tych badań, one mają ogromną zaletę, że one pokazują też cały kontekst społeczny. Ogromne osiągnięcie tych socjologów francuskich, którzy wzięli udział w pracach tej komisji. Druga sprawa, która tutaj powinna być naprawdę podkreślana przy jakimkolwiek relatywizowaniu, które no, przyprawia o ból głowy, to jest taki, że ofiarami są mali katolicy, jeżeli mówimy o pedofilii w Kościele. Nie osoby niewierzące, nie ateiści, nie osoby, które atakują Kościół, tylko osoby właśnie wierzące. To jest absolutnie nieprawdopodobne, że można, pamiętając o tym, w jakikolwiek sposób z wnętrza Kościoła relatywizować ten problem. I wreszcie trzecia sprawa, głosy ofiar. Do raportu dołączone jest cała... No, to jest ściana płaczu. To jest po prostu coś tak poruszającego, że ja nie wiem, czy ten raport będzie szybko przetłumaczony, ale wydaje mi się, powinien być, bo niezależnie od wszystkiego, czy to jest Francja, czy nie Francja, to te świadectwa, które tam można przeczytać, są no wstrząsające. To są problemy, które... Ktoś, kogo dotknęło nadużycie seksualne w dzieciństwie, po pół wieku, mówi, że 50 lat, a tam słyszałem jeden przypadek 80 lat. To jest coś nieprawdopodobnego, że ludzie pół wieku później, czy jeszcze dłużej, mają nie tylko problem z tym, żeby to o tym opowiedzieć, żeby w ogóle ułożyć sobie życie. To rzutuje na ich tożsamość, ale to rzutuje na ich rodziny. To są nie tylko zerwania z Kościołem, ale trwanie w Kościele i trwanie w pewien sposób, który jest bardzo dla nich trudny i to są problemy, które oddziałują na całe otoczenie tych osób, które były ofiarami. Więc dlatego jak na przykład podawano, że problem dotyczył 216 tysięcy ofiar, to potem mówiono, ale w gruncie rzeczy to jest 330 tysięcy razem z tymi, którzy byli osobami współpracującymi w tej czy innej formie w ramach struktur kościelnych, a potem dopiero pojawia się kwestia tego, jak oddziałuje to na całe rodziny, na znajomych, osoby, które i tu wracamy do tego podstawowego problemu, to nie jest tylko problem osób wierzących, to jest problem całego społeczeństwa, jak się okazuje. Kiedy zaczynamy przyglądać się temu, jak dramatyczne to przynosi konsekwencje. Jeżeli po całych dekadach czytamy te w tym załączniku, prawda, relacje ofiar, gdzie tam są straszne historie. Jedna z historii, prawda, o tym, jak
zakonnicach, wobec której, prawda, która była ofiarą nadużyć seksualnych, prawda, z rozpaczy rzuca się z okien, prawda, ludzie próbują odbierać sobie życie. To są historie straszne i danie głosu ofiarom albo w ogóle jakiekolwiek relatywizowanie, czy jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, tych historii wydaje mi się świadczy o jakimś głębokim kryzysie moralnym. Mówicie, że ja wam przeczytam jeden fragment, tylko to nie jest fragment z tego raportu, ale on pokazuje, o czym mówimy, o tym, jak głęboki to jest problem. To jest świadectwo kobiety wykorzystanej przez księdza. Ono było zaprezentowane w czasie watykańskiej sesji 3 lata temu. Ona mówi tak: chciałam opowiedzieć wam o tym, jakim byłam dzieckiem, ale nie ma to sensu, ponieważ gdy miałam 11 lat, ksiądz z mojej parafii zniszczył mi życie. Od tamtej pory ja, która kochałam kolorowanki i robiłam salta na trawie, nie istniałam. Zamiast tego pozostają wyryte w moich oczach, w uszach, w nosie, w moim ciele, w mojej duszy wszystkie te chwile, w których on przyciskał mnie, małą dziewczynkę nad ludzką siłą. Znieczulałam się, wstrzymywałam oddech, wychodziłam z ciała. Szukałam rozpaczliwie moimi oczami okna, aby przez nie patrzeć, czekając, aż wszystko się skończy. Myślałam, jeśli nie będę się ruszać, może nic nie poczuję. Jeśli nie będę oddychać, może umrę. Ja nie będę czytał całego tego świadectwa, ale to jest historia kobiety, której całe życie zostało zdewastowane przez te wydarzenia. I każdy, kto zaczyna się zajmować tym tematem, czy pracuje w komisji, czy jako dziennikarz, czy ktokolwiek inny, spotyka ludzi, którzy czasem po 20, 30, 40 latach mówią takie historie. Ja nigdy nie, zawsze powtarzam jedną historię, bo ona tak z zewnątrz może się wydawać taka niegroźna, taka, nie jest nic aż tak poważnego. Pamiętam, spotkałem kiedyś mężczyznę w moim wieku, czyli 40-paroletniego, świetnie funkcjonujący biznesmen, pracujący w dużej korporacji, garnitur, fantastyczny gość, super opowiadający o rodzinie, o dzieciach, wszystko super. Do momentu, w którym nie zaczął wspominać, jak miał 15 lat i poszedł na plebanię, żeby nawlekać na łańcuszki medaliki. I wtedy ksiądz chwycił go za krocze i zaczął gniatać. On się wyrwał, uciekł. Można powiedzieć, nic więcej się nie stało. Można powiedzieć tylko tyle. Ale dla niego to naznaczyło całe jego życie. On w momencie, jak zaczął o tym opowiadać, to jego twarz zrobiła się twarzą 15-latka. To znaczy on zaczął mówić, zachowywać się, odczuwać emocje jak 15-latek, zaczął się jąkać, zaczął mówić zupełnie innym głosem. I teraz nie ma, nawet jeżeli funkcjonujemy poprawnie, nawet jeśli odbyliśmy terapię, to oczywiście pomaga, to pozwala się oswoić z pewnymi rzeczami, ale tego, co się stało, nie da się już odwrócić. To znaczy dzieciństwo zostaje odebrane, potem często pojawia się ucieczka. To też jest taka model relatywizacji, że to są ludzie czasami z trudną historią, a czasami potem z historią jeszcze później. Tak, ale ta trudna ich historia jest często efektem tego, co się wydarzyło. Jeśli wobec kogoś przekroczymy granicę, to on potem czasem też przekracza granicę. Jeśli komuś zniszczyliśmy życie, no to on ma zniszczone życie po prostu. I to jest to, o czym musimy pamiętać. To jest rzeczywiście wielka zasługa. Opis tych historii, opisane ich ustami, ich oczami, zmierzenie się z nim, to jest dla każdego doświadczenie dramatyczne, a dla chrześcijanina jeszcze jest jeden w nim element, bo to bardzo mocno ostatnio mówi Kościół, nie cały, ale ustami papieża, ale to jest wyzwanie, bo trzeba sobie uświadomić, że z pewnej perspektywy to, co się dzieje, dotykało także Jezusa Chrystusa, to znaczy on był gwałcony w tych nieletnich dzieciach. I znowu nie trzeba wprowadzać w to Chrystusa, żeby doświadczyć głębi tego dramatu, ale dla człowieka wierzącego, no trzeba sobie powiedzieć, Kościół zdradził w ten sposób człowieka, czy ludzie Kościoła zdradzili w ten sposób człowieka. I te dzieci zostały zdradzone, ich rodzice, ich wspólnoty, ale do pewnego stopnia zdradził również tego, który jest jego mistrzem, czyli Jezusa Chrystusa. I to jest doświadczenie, z którym każdy katolik, nie tylko francuski, musi się zmierzyć, bo jeśli ktoś sądzi, że w Polsce było lepiej, to prawdopodobnie nie było, to znaczy nie mamy szczegółowych badań, ale nie ma powodów, jeżeli w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych to jest 3-4% duchownych popełniało takie przestępstwa,
to dlaczego w Polsce miałoby być inaczej? Nie ma żadnego powodu. Mechanizmy, struktury, metoda działania była ta sama. Jeśli tam to jest tyle ofiar, no to dlaczego w Polsce miałaby być ta liczba mniejsza, szczególnie, że już czasem, szczególnie po śmierci znanych duchownych, pojawiały się takie głosy, a no były dziwne zachowania. I nagle zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mówią, coś się wydarzyło. Tylko, że jeszcze wciąż, chociaż już pewne struktury działają, odszkodowania są wypłacane, na razie ostrożnie, ale jakoś są, jest Fundacja Świętego Józefa, to nie ma takiej głębokiej świadomości, że to nie jest tylko problem pokrzywdzonych, to nie jest tylko problem gdzieś daleko, to jest problem, który dotyka każdego z nas, jako także katolika. Dlaczego? Dlatego, że wiarygodność świadectwa Kościoła zależy od tego, czy potrafimy się zmierzyć z tym gigantycznym wyzwaniem, czy potrafimy rzeczywiście po ludzku i po chrześcijańsku i ewangelicznie odnieść się do osób skrzywdzonych, ale także do ich rodzin. To jest prawda. Całe rodziny są skrzywdzone. No właśnie, ale to też już na koniec, bo musimy niestety kończyć. Chciałem, szczególnie biorąc pod uwagę te traumatyczne relacje ofiar, bo również w raporcie jest dział rekomendacji. Tych rekomendacji jest aż 45. Mówi się między innymi o reformie prawa kościelnego, tak aby ofiary traktowane były bardziej podmiotowo. Ale które z tych rekomendacji uznają państwo, panowie, za najważniejsze? Ja bym powiedział o kilku. Pierwszą rzecz jest zmiana prawa kanonicznego, o tym się mówi od dawna. W procesie kanonicznym nadal osoba skrzywdzona nie jest stroną. Jest świadkiem. To oznacza, że nie trzeba jej informować o wynikach śledztwa. No, po prostu nie jest stroną, nie jest podmiotem w tym procesie i to trzeba zmienić jak najszybciej. No, nie jest to proste, ale to trzeba zmienić natychmiast. Po drugie, taką ważną rekomendacją istotną jest zwrócenie uwagi na spowiedź. Ja akurat nie zgadzam się z tezą, że należy znieść tajemnicę spowiedzi, bo jak się to zrobi, to się po prostu zlikwiduje spowiedź. Natomiast trzeba wprowadzić procedury. One się już pojawiają w rozmaitych wademekach dla spowiedników, które nakładają na spowiednika obowiązek, jeśli podejmuje taką wiedzę w czasie spowiedzi, poproszenia o natychmiastowe spotkanie po spowiedzi z tą osobą, tak żeby te same informacje uzyskać poza kontekstem spowiedzi, tak żeby tej osobie móc pomóc i żeby pomóc w znaczeniu, no, zgłosić to, gdzie trzeba i rozliczyć tą sprawę. Trzecim elementem są bardzo mocne uwagi na temat kierownictwa duchowego, które było wykorzystywane także do nadużyć seksualnych, ale także do przemocy fizycznej, czy psychicznej, czy innej. To jest coś, z czym Kościół się zmaga i dyskutuje o tym od dawna, ale niewątpliwie to także trzeba zrobić. No i wreszcie jest kwestia formacji. Tam jest dużo uwag na temat formacji duchownych, na temat kontroli, na temat dopuszczania. Mowa jest oczywiście, jak zawsze w tych przypadkach, o celibacie. On ma swoje znaczenie. Ja nie chcę lekceważyć tego tematu, ale moim zdaniem on nie jest kluczowy. Kluczowym jest fakt, że dopuszcza się do święceń kapłańskich osoby niedojrzałe, to znaczy osoby niedojrzałe także w małżeństwie mogą krzywdzić innych, pewnie z mniejszą częstotliwością, ale jednak. I to są te moim zdaniem najważniejsze elementy, z których Kościół francuski będzie wyciągał wnioski. Właśnie, a w tej debacie francuskiej jakie punkty brzmiewają z tych rekomendacji najgłośniej? No tutaj jest bardzo dużo elementów. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że zależnie od specjalizacji każda osoba zwraca, tutaj eksperci zwracali na swoje pola. No, prawnicy rzeczywiście mówili o prawie kanonicznym i o odszkodowaniach, o tym, że jest coś takiego, co rzeczywiście sprawia, że instytucja jako instytucja po wypłacaniu wysokich odszkodowań zaczyna wprowadzać mechanizmy kontroli. Ale wybierając może takie elementy, które zwracają uwagę, to jest takie pytanie o bardzo duże, bardzo trudne, być może z punktu widzenia polskiego kościoła to wręcz będzie brzmiało kosmicznie, ale o kwestię tego, jak mają dalej wyglądać struktury kościelne w obrębie samego kościoła, ponieważ tutaj nadużycia seksualne były ewidentnie nie tylko tuszowane. W Stanach Zjednoczonych nawet mówiono o tym, że istnieje wręcz taryfa za kupowanie milczenia, że da się to przeliczyć, i nie mówiąc już o przenoszeniu księży z miejsca na miejsce, ale że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wykorzystywano sytuację podległości osób. I mamy oczywiście autorytet, który można nadużyć w rodzinie, w szkole, ale w kościele on odsyłał przecież do sfery sakrum.
I to było czymś nieprawdopodobnym, ponieważ nadużycia na tym polu sprawiały, że natychmiast wpędzano te osoby nie tylko w poczucie winy, ale także w kryzys wiary i w ogóle jakby cała instytucja Kościoła katolickiego wtedy poprzez swojego pośrednika, tak, prawda, ksiądz jest reprezentantem Jezusa Chrystusa, prawda, na ziemi, no to, no to jeżeli tak, to proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji zostaje postawiona ofiara, wierny, mały chłopiec czy mała dziewczynka, prawda, w obrębie Kościoła katolickiego. Więc jakby pytanie o to, czy można stworzyć jakieś struktury przeciwwładzy, tak mówiąc językiem socjologicznym, żeby można było wprowadzić mechanizmy kontroli. To znaczy, że jeżeli jest tak silny element podległości, tak silny element hierarchiczny i to jeszcze z odesłaniem do sfery sakrum, to czy można wprowadzić jakieś elementy, które by tutaj mogły sprawować kontrolę czy nadzór? To jest wielkie pytanie otwarte. I wreszcie ostatnia rzecz, myślę, że ważna, która powinna wybrzmieć, to nie jest tylko, wiemy dzisiaj to z psychologii społecznej, z psychologii, z rozlicznych badań na temat traum, wiemy o tym, że to nie jest jakaś tajemnicza sprawa, ale o tym, że traumę przenosi się na następne pokolenia. Nie w sposób tajemniczy, tylko w ten bardzo prosty sposób, że jeżeli ktoś został skrzywdzony w dzieciństwie, to musi sobie zracjonalizować to, żeby żyć dalej, nie wiem, w ogóle funkcjonować normalnie w społeczeństwie, wypracowuje sobie pewien zestaw mechanizmów przystosowawczych, racjonalizacji. I teraz wobec tego zaczyna się zachowywać w pewien sposób, gdzie kumuluje tu czy tam agresję, jakieś sposoby rozładowywania napięć i tak dalej. I one, jeżeli ma dzieci, jeżeli ma kontakt z innymi osobami, oddziałują na te następne osoby, bo po prostu są przetwarzane dalej. Jeżeli taka osoba ma swoje dzieci, to te dzieci jakby automatycznie pewien zestaw zachowań tej osoby, które wiązały się z traumą z dzieciństwa jej, będą uważać za normalne i one będą przetwarzać je dalej. To są rzeczy zbadane na dwóch, trzech pokoleniach traum. W związku z tym to nie jest już tylko sprawą jakiejś tam tajemnic, czy to się przeniesie, czy nie. I to nie jest już też kwestią jednostkową. Jeżeli ktoś ma dzieci i te traumy będą przenoszone dalej, to nie kończy się historia na jednostce, która doznała takiego nadużycia. To są po prostu problemy mogą być to problemy, a nawet w dużym prawdopodobieństwie można powiedzieć, są międzypokoleniowe. Tym bardziej trzeba się upierać, że prace tej komisji, samo wyświetlenie, samo pokazanie, że można mówić, danie języka, wyjęcie z tych nadużyć na światło po to, żeby ludzie mogli przestać się czuć winni przez całe dziesięciolecia, jest sprawą cholernie ważną. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie i myślę, że no pozostaje nam mieć nadzieję, że tego typu raport, tego typu praca wkrótce ukaże się w Polsce z jego wszystkimi konsekwencjami. Za dziś bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwała Aleksandra Sawa. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które nas wspierają. Można to zrobić na przykład przez portal Patronite czy przelewy bankowe. Bardzo do tego zachęcam, bo ten i inne programy kultury liberalnej, czyli Środowy Widok z K2 Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe Prawo do Niuansu prowadzone przez Jarosława Kuisza ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.